9 milionów. Tyle warte jest życie małego Filipka z Łomży, który zmaga się z SMA. Na całym świecie obecnie trwa karnawał i mieszkańcy Łomży, korzystając z tej okazji, postanowili zorganizować bal charytatywny, aby ratować życie chłopca. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia. Frekwencja dopisała. Łomżyniacy pokazują, że mają ogromne serca. Tak, jesteśmy dobrej myśli. Dużo jeszcze nam brakuje, ale wierzymy, że z takimi ludźmi uda nam się zebrać potrzebną kwotę. Mamy już 2 miliony, lecimy po kolejne i wierzę, że z Państwem zdobędziemy te 9 milionów. Voucher na zakupy o wartości 500 zł. Zaczynamy od 100 zł. 4 za, stolik numer 2. 700 po raz pierwszy, 700 po raz drugi i sprzedane. Jest ponad 140 osób na tej sali. Mamy wspaniałe licytacje. Jedną z głównych nagród, mogę już teraz zdradzić, będzie na przykład wynajm na cały weekend wielkiego 6-osobowego housebota, lot paralotnią, ale też na przykład lunch z prezesem KGHM-u, lunch z prezesem Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Mamy loterie, mamy konkursy, mamy wspaniałe firmy, które wszystkie potrzebne rzeczy, żeby zorganizować ten bal, czyli hotel, obsługa, CIS Łomża, który dał ludzi do pracy, którzy już od kilku dni z nami przygotowywali salę, którzy będą dzisiaj kelnerami, ale też będą pracowali na kuchni. To są właśnie wolontariusze z Centrum Integracji Społecznej. Firmy łomżyńskie, masarnie, hurtownie owoców, napoi. Po kolei mógłbym wymieniać te wszystkie firmy najważniejsze łomżyńskie, Browar Łomża, JBB, Wykoscy, Dantex i wiele, wiele innych, PSS Połem. Oni wszyscy przekazali produkty, z których przygotowaliśmy dania ciepłe, gorące, zakąski, przekąski. Literkowo zrobiło ścianę specjalną do tego, żeby móc zrobić fajne zdjęcia pamiątkowe. Kwiaciarnia Marzenie przekazała kwiaty. Dzięki temu ten bal tak wspaniale wygląda. Para płaci 400 zł i całkowite 400 zł idzie na Filipka. Mam nadzieję, że pobijemy rekordy w licytacjach, w loteriach i zbierzemy tutaj naprawdę pokaźną kwotę, która pomoże Łukaszowi, Ani wyleczyć swoje dziecko. I wszystko wskazuje na to, że nam się uda dzisiaj naprawdę osiągnąć tutaj dobrą zabawę i sukces wzajemny. Połączyć wszystkie środowiska, przedsiębiorców, biznesmenów, polityków, samorządowców, artystów. Naprawdę wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Jest Marta, która pierwszego wieczoru przyszła do nas i to dzięki pierwszą osobą, która nas wsparła. Pojawił się też Sebastian z całą załogą. Urząd Miejski, wszyscy. Ciężko nam w ogóle wszystkim tutaj wymienić, bo jest was tak bardzo dużo. Na każdym kroku zawsze odbieracie od nas telefony. Zawsze jesteście. Dziękujemy serdecznie za wszystko. Dziękujemy.